Proszę bardzo. A ta rozbita szklanka, czy mógł po nią pójść do kuchni? Nie, to jest szklanka od kompletu z karafką, z jego pokoju. On musiał z nią zejść na dół. Po co? Bo w karafce nie było wody? Nie, wykluczone. Ja zawsze dbam o to, żeby goście mieli wodę. Na pewno resztka jest jeszcze w karafce. Może mu nie smakowała i chciał świeżej. No to mógł ją znaleźć bliżej, w łazience. A może przyszedł po coś innego? Po Coca-Colę albo piwo. Pan myśli, że on był z tych, co to buszują nocami po lodówkach, tak? Ja nigdy nie trzymam w domu piwa, inspektorze. O. Środki żeglarki, inspektorze? Kardiafen. To pewnie coś na serce. A to? Pod poduszką? A to ciekawsze. Sierżancie Grison, dzwońcie natychmiast na komendę. Niech zdejmą odciski z Delata i sprawdzą jego personalia w centralnej kartotece. Tak jest, inspektorze. Nie podoba mi się to wszystko. Pan Collins, czy pani Collins jest w domu? Tak, naturalnie. Poprosić? Tak, jeśli nie sprawi to kłopot. Kochana, czy mogłabyś zejść na dół na chwilę? Pan inspektor chciałby z tobą pomówić. Już idę, Sylwio. Dzień dobry, panie Hunt. Że też to znowu musiało nam się przytrafić. Bardzo mi przykro. Przykro? Niech pan nie buja, panie Hunt. Pan pęka z radości, że w tej dziurze się coś przytrafiło. Co może uzasadnić wysoką pensję, jaką płaci panu rząd. Z lekkomyślnością godną podziwu. Przykro to może być nam, ale biednemu zawsze wiatr w oczy. Bardzo panią współczuję. A co nam po pana współczuć? A kto nam zwróci nasze straty? Pamięta pan, jak wtedy tamtego też szlak trafił w naszym łóżku. Trumnę trzeba było spuszczać na linach przez okno, bo nie potrafili znieść po schodach. Niestety. Wybita szyba, 16 szylingów. Zdeptane klomby pod oknem, 1,5 funta. Syrop na uspokojenie z receptą doktora Evansa, Gwinea i 3 szylingi. Razem 3,5 funta kosztowała nas zachcianka jakiegoś pana Smitha czy Browna, jak on się tam nazywał, Cynthia, który nie liczy się z niczym, tylko wali sobie do pociągu w tym swoim śmierdzącym Londynie czy Birmingham i przyjeżdża do naszego małego Bexhill, żeby tutaj spokojnie sobie wyzionąć ducha. Co to za ludzie dzisiaj? Co się dzieje w tych wielkich miastach? Oni tam nawet umierać się boją. Rzeczywiście, madam, to godne ubolewania. Robert, mama, on się nazywał Robert. A może i Robert, a wszystko jedno. No dobra, dobra, no. Chciał mnie pan wyspowiadać. Słucham. Ale gdzieżbym śmiała, madam? Ja chciałem tylko zapytać, czy według pani ten pan... Mike Spilling wyglądał na chorego. Wie pan, jak ja go zobaczyłam, to wyglądał na bardzo ciężko chorego. Beznadziejnie, nieuleczalnie chorego. Dziękuję bardzo.